Cześć, to znowu ja, Michał Knabdam. Kolejną kawą przygotowaną w Akademii Espresso Cocktail TV będzie kawa Americana. Kolejna kawa czarna. Skąd się wzięła Americana? Jak sama nazwa wskazuje, wcale nie z Ameryki. Zaskoczę Was. Podczas II wojny światowej, gdy amerykańscy żołnierze stacjonowali we Włoszech, Włosi pokazywali im, jak pić espresso, było dla nich za bardzo intensywne w smaku, mówili, że jest dla nich za mocne. A co ciekawe, espresso wzięło się od włoskiego przymiotnika espressivo, co oznacza wyrazisty, wyraźny. Americana to nic innego jak espresso z dodatkiem gorącej wody, czyli wrzątku. My bariści profesjonalnie mówimy, że jest to espresso przedłużone wrzątkiem, przedłużone gorącą wodą. Zawsze pamiętajcie, żeby zacząć od gorącej wody, od wrzątku, gdyż nie chcemy sparzyć naszego espresso, a temperatury obu naparów, obu płynów mogą się delikatnie różnić. Pierwsza rzecz, którą wykonam, to pamiętam o tym zawsze, zanim jeszcze wyciągnę kolbę z ekspresu, z grupy, to przygotowanie wrzątku do filiżanki. Znowu, pojemność filiżanki, jeżeli chodzi o americano, wahają się od małych 150 ml do dużych, nawet półlitrowych. Taka naprawdę już wtedy to jest amerykańska kawa. Zacznę od przygotowania wrzątku do mojej filiżanki. Postawiam ją pod podwarnik, zalewam w 90% wrzątkiem. Teraz nie pozostało mi nic innego, jak przygotować to, co lubimy najbardziej, czyli espresso. Także pamiętajcie, aby espresso zawsze parzyć na powierzchnię wrzątku. Chcemy, żeby krema, tak jak przy espresso, była na górze. Włosi mają wśród siebie powiedzenie no crema, no serva, czyli bez kremy nie powinniśmy serwować, nie powinniśmy podawać. Dlaczego? Krema działa jak czapka, wszystkie aromaty trzyma w środku. Nie przegapcie kolejnych odcinków z Yours Truly, dlatego subskrybujcie kanał i do widoku.